wszystkim, witam Was w pierwszym filmiku w 2018 roku i zawsze filmik podsumowujący mój rok, wrzucam pod koniec roku, ale tym razem na początku roku, bo po prostu nie zdążyłam go wcześniej nagrać. I powiem Wam szczerze, że jest mi bardzo smutno, że ten 2017 rok się skończył, bo był naprawdę niesamowity i jestem naprawdę bardzo z niego zadowolona. Wydarzyło się w nim mnóstwo rzeczy, które w pewnym sensie zmieniły moje życie. Na pewno o czymś zapomnę Wam wspomnieć, bo naprawdę w tym roku działo się wiele. Więc 2017 rok zaczął się bardzo fajnym sylwestrem spędzonym w gronie znajomych, przyjaciół. Również od samego początku stycznia zaczęły mi się wyjazdy na różne eventy. Chyba zaczął się od Meet YouTube, potem był... potem byłam w Warszawie, potem byłam... na IEM-ie, potem byłam w ogóle na pierwszym takim evencie firmowym, w sensie wtedy byłam na evencie Nyxa, więc taki pierwszy event, wiecie, że nie event taki, że spotkanie z widzami, tylko właśnie taki event marki, więc też pierwsze takie nowe doświadczenie. No i oczywiście mnóstwo też eventów było później, PGA, nie PGA, naprawdę było tego bardzo dużo, co wiązało się również z poznaniem nowych ludzi. W zeszłym roku również zmieniłam sieć partnerską na Get Hero i tutaj również wiązało się to z poznaniem nowych ludzi, jak i z różnymi wyjazdami, bo ta sieć partnerska nam organizuje po prostu czasem różne wyjazdy, a do tego przejdę właściwie później. W styczniu również miejsce miała moja studniówka, z której nie byłam zadowolona, nie przykładałam się do nich za bardzo i po prostu poszłam, bo poszłam, ale po prostu wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Ja już idąc tam wiedziałam, że nie będzie mi się podobać, po prostu poszłam, bo poszłam. Bywały się też jakieś osiemnastki, na przykład w Brzegu u Oli. No i przede wszystkim też jedno z takich ważniejszych wydarzeń to zdałam prawo jazdy. No, to też jest dość istotny fakt, mi się wydaje. Później był jeszcze IEM i na IEM-ie wiem, że też zostałam wyciągnięta na scenę Genesis, więc też pierwszy raz znalazłam się jakby na scenie, na evencie. Wiecie, to nie było coś dużego, ale mimo wszystko pierwszy raz i pamiętam, że nie chciałam na tą scenę wejść, bo że głos tracę, bo ja nie lubię mówić strasznie przez mikrofon i wyszłam wtedy z Olivią Fock i ona więcej jednak tam mówiła. Kolejna rzecz to było też zapisanie się na siłownię w zeszłym roku. Był to mój plan od bardzo dawna. Natomiast nigdy jakoś mi to nie wyszło, nie mogłam się jakoś na to zdecydować tak w 100%. I w 2017 roku tego dokonałam. I zapisałam się i regularnie chodziłam. Potem troszeczkę mniej regularnie. No i teraz znowu zaczynam starać się regularnie. Potem zbliżał się już okres matur, ale przed maturami jeszcze jedna z najważniejszych osób dla mnie trafiła do szpitala i walczyła o życie. Było już bardzo źle, więc to akurat należało do tych mniej przyjemnych rzeczy w ciągu roku, ale wszystko dobrze się skończyło. Ale takie wydarzenie na przykład nauczyło mnie jednak tego, że najważniejsze jest zdrowie, że wszystko inne przyjdzie samo. No i potem przyszedł koniec szkoły, koniec klasy trzeciej liceum, skończenie szkoły średniej. To też było dość istotne wydarzenie w moim życiu. Co prawda skończenie szkoły średniej nie oznaczało jeszcze zdania matury, a ja jednak tę maturę chciałam zdać pozytywnie. I też się tak stało, w maju napisałam matury, byłam zadowolona z moich wyników. Jakiś tam filmik o maturze nawet nagrałam, także jeżeli sobie przeskrolujecie, to taki filmik u mnie na kanale znajdziecie. Po maturach od razu właściwie wyleciałam z rodzicami na wakacje na Wyspy Kanaryjskie, na Fuerteventurę. I to była moja pierwsza styczność z oceanem. Miałam też tam okazję pierwszy raz pojeździć na wielbłądzie, mieć styczność z papugami, miałam okazję trzymać je. I tutaj kolejne też nowe doświadczenie przynajmniej. Bo w sumie nie wiem, czy bym się wcześniej odważyła iść na ochotnika właśnie na pokaz z papugami, bo to było takie mega spontaniczne, bo tam pani się zapytała widownie, kto by chciał. I ja tak znienacka podniosłam rękę, że ja i to było naprawdę fajne. Jak wróciłam z Fuerteventury, pojechaliśmy ze znajomymi do Ustronia Morskiego, też był vlog z Fuerteventury, był vlog z Ustronia Morskiego, był vlog z Gdańska, gdzie byłam później, też był vlog, także ze wszystkiego macie vlogi i w każdym bądź razie potem właśnie było to Ustronie Morskie
i to również był bardzo fajny wyjazd. Łącznie byliśmy w szóstkę, mieliśmy domek na tydzień i było naprawdę mega i wspominam te wakacje naprawdę genialnie. Następnie byłam właśnie w Gdańsku, również ze znajomymi i też było bardzo, bardzo fajnie. W ogóle wszystkie moje wyjazdy letnie były genialne, więc moje najdłuższe wakacje życia wspominam rewelacyjnie, bo miałam wakacje od maja do października, także bardzo długo. Uważam, że wykorzystałam je bardzo dobrze. We wrześniu również poleciałam z koleżankami do Bułgarii i to był taki ostatni moment właśnie, żeby sobie odpocząć przed rozpoczęciem nowego etapu w życiu, czyli studiów. Właśnie w październiku rozpoczęłam moje studia. Dla zainteresowanych marketing internetowy jest to. Kolejną rzeczą jeszcze we wrześniu był mój zabieg na kolano. Tak z dnia na dzień właściwie moje kolano zrobiło się jakieś 3-4 razy większe. Nie mogłam chodzić, nie mogłam właściwie nic z nim robić, nawet wyprostować go dobrze nie mogłam. Poszłam do lekarza na kolejny dzień, a to było właśnie przed Bułgarią. I pan doktor do mnie, że jedyną opcją jest zrobienie właśnie na szybkiego zabiegu. Bez nieczulenia nagle wbił mi wielką igłę w kolano. A ja jestem mega wrażliwa właśnie na igły. Więc ja tylko go uprzedziłam, że ja mdleję przy igłach, więc nie patrzyłam, bo byłam sama. Nie patrzyłam, patrzyłam się w sufit i potem tylko mi pokazał tą wielką szczykawkę i to było takie, gdzieś takiej grubości, słuchajcie, takiej wielkości i to całe było wypełnione jakimś żółtym płynem z kolana. Nie wiem, nie chcę sobie tego przypominać, w każdym razie było to straszne. Właśnie w wakacje jeszcze byliśmy w Energylandii, w Energy 2000, razem z Get Hero. Jakoś pod koniec września, bądź na początku października, też pierwszy raz miałam okazję prowadzić panel. To był panel tam dla takich trochę starszych ludzi, właśnie o mediach społecznościowych, o fotografii w mediach społecznościowych i tak dalej. W każdym razie zmierzam do tego, że miałam pierwszy raz okazję wystąpić przed jakimś tam gronem ludzi, mówiąc o właśnie mediach społecznościowych, co też było dla mnie nowym doświadczeniem, bo nigdy wcześniej nie miałam okazji prowadzić takiego panelu i nie ukrywam, że się też się stresowałam, bo musiałam, wiecie, wcześniej przygotować prezentację, co powiem i tak dalej. I po prostu było to coś, co ode mnie też wymagało jakiejś tam pracy, ale też dobrze mi poszło, zostałam pochwalona później. Także bardzo się cieszę, że jednak się zdecydowałam na to wyzwanie i że mam takie pierwsze takie wydarzenie jakby ze sobą. Później właściwie październik, listopad chyba był całkiem spokojny. Jedynie co się działo to moje urodziny, wychodzenie jedynie na miasto chyba ze znajomymi, jakieś spotkania i tak dalej. PGA było, ale tak to nic chyba takiego większego się nie działo. We wrześniu, 1 września też zaczęłam też pierwszą moją taką pracę, wiecie, regularną, że nie właśnie YouTube, tylko czy coś takiego, czy taka dorywcza, tylko bardziej taka, wiecie, już, że regularnie chodzę i tak dalej. Póki co sobie to łączę ze studiami, wychodzi mi to, więc jest spoko. Mam czasu na nudę, ale to chyba dobrze. To jest kolejne dość duże doświadczenie w moim życiu, wiecie, rozpoczęcie takiej regularnej pracy. I cieszę się, że zrobiłam to od 1 września, że jednak większość wakacji jakby tych najdłuższych wykorzystałam właśnie na zabawę i będę miała po prostu co wspominać. W grudniu, co się działo w grudniu? Wigilia we Wrocławiu z Get Hero, później na kolejny dzień dojechali też znajomi i też poszliśmy na jarmark i tak dalej. Oczywiście to mogliście również zobaczyć na vlogmasach, więc też bardzo fajnie wspominam to. No, później przyszły święta, które bardzo wyczekiwałam. Pierwszy raz tak bardzo świąt wyczekiwałam, bo byłam po prostu zmęczona. Święta również bardzo fajnie spędzone. Jestem bardzo zadowolona. Jedyne, czego mi się nie udało zrealizować w tym roku, to jest skok ze spadochronem, który miałam w tym roku zrealizować, bo to był mój prezent urodzinowy z 18. Nie udało mi się, nie zdążyłam, nie wyrobiłam się, ale mam to przesunięte na przyszły rok, także zrealizuję to wtedy. W międzyczasie nauczyłam się też, żeby nie ufać za bardzo ludziom, że bardzo trzeba uważać z tym. Poznałam się na niektórych osobach z mojego otoczenia, i wiem po prostu, że muszę czasem mniej ufać, mniej mówić, bardziej uważać na to, co komu mówię, żeby to nie poszło po prostu dalej. No i też jedna z istotniejszych rzeczy to jest otwarcie mojego sklepu, słuchajcie. Właśnie mam bluzę tutaj na sobie, moja
moja bluza. Nie wiem, jak wam to pokazać, ale mam nadzieję, że widzicie. I bardzo chcieliście właśnie też, żebym ten sklep otworzyła, było to pytanie, cieszyliście się, że go otworzę, ale jak go otworzyłam, to już widzę, że tak mniej ludzi jakoś tym się interesuje, więc troszeczkę się zdziwiłam, troszeczkę mnie to zasmuciło, ale oczywiście do sklepu wam zostawiam link na dole. Jeżeli jesteście zainteresowani bluzami, koszulkami bądź opaskami, to was serdecznie zapraszam i koniecznie dajcie mi znać, jeżeli coś zakupicie z tego sklepu i koniecznie chcę fotkę od was dostać. Także tak wyglądał mój 2017 rok, był naprawdę niesamowity, bardzo dużo się w nim działo, bardzo dużo spotykałam się z ludźmi, nowych doświadczeń, w ogóle się nie nudziłam, naprawdę nie mogę wam powiedzieć, że mi się nudziła, więc z tego jestem też bardzo zadowolona, bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz powiedziałam, że się nudzę. Czasem już mam chwilę, żeby stać w domu, to naprawdę jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa i mogę sobie odpocząć. Ten rok nauczył mnie sporo, jestem bardzo zadowolona, wdzięczna. No i tak, żegnam się z wami już w tym pierwszym filmiku w 2018 roku. Widzimy się już niedługo, mam nadzieję. Ten rok też będzie, myślę, ciekawy, bo już 8 stycznia chyba jakoś zaczyna się u mnie remont w domu, także będzie całe mieszkanie zmienione. Też mi się szykuje studniówka z Wiktorem, także już sam styczeń będzie całkiem ciekawy. Zobaczymy, co się będzie działo. Mam zamiar też z tego roku korzystać, tak jak z zeszłego roku. No i widzimy się w kolejnym filmiku. Życzę wam wszystkiego dobrego w tym roku, zdrowia przede wszystkim, bo tak jak mówiłam, zdrowie jest najważniejsze. Do zobaczenia, pa, pa!